Obecnie prezentujemy malarstwo Anny Stawowczyk, bardzo ciekawej artystki o głębokich przemyśleniach związanych ze sztuką i z tym, co tworzy. Sztuka od zawsze była w moim życiu. Filozofia zen, która również w moim życiu miała jakiś silny wpływ jeszcze z czasów, kiedy trenowałam Kyokushinkai, zostawiała w mojej głowie ten ślad tej właśnie kuli, koła, gdzie kula jest symbolem doskonałości człowieka, jest symbolem oświecenia. Zmierza to gdzieś właśnie do absolutu, do jedności, do tego, że cały czas człowiek się doskonali. Ta kula ma ten wymiar wielowątkowy, bo jedno to jest kula jako symbol doskonałości człowieka, dążenie do doskonałości, a drugie no to nasze dążenie do doskonałości poprzez rozwój technologii, tego wszystkiego, co się dzieje, ma wpływ na naszą planetę. I tu jest jakby drugi wątek też tej kuli. Także w tych moich obrazach jest jakby relacja zarówno człowieka, tutaj jest relacja, tu jest i człowiek, i planeta, i relacje, które są pomiędzy nami, naszym rozwojem, naszą cywilizacją, technologią i to, jaki ma wpływ na tą planetę. Stołeczna Estrada i Galeria Wiele Sztuki zaprasza na nową inicjatywę Wieczorny Spacer ulicą Niemcewicza na Ochocie, gdzie można podziwiać obrazy, które wcześniej były prezentowane w restauracji Fontanna.